Próbujemy złapać stopa do Ipoglu Cameron Highlands. Zobaczymy, czy nam się uda. Pierwszy śmiałek, znaczy drugi śmiałek. Pierwszy się zatrzymał, jechał w inną stronę. Tak jak wszyscy mówili, autostop maledzi działa zacnie. Jak widzicie, złapaliśmy nie lada w autobusik. Słuchajcie, właśnie jesteśmy po naszym pierwszym stopie, który w Maledzic funkcjonuje super. Jechaliśmy autobusem maledzickiej marynarki wojennej. Chłopaki jeszcze sobie na koniec z nami selfie zrobili. Przejechaliśmy ponad 90 km. Połowa trasy już za nami. Tak, czekaliśmy jakieś 5-7 minut, żeby nas coś zabrał. Teraz jesteśmy w następnej miejscowości, nie powiem wam nazwy, bo nie pamiętam, ale mamy jeszcze jakieś 100 km do Cameron Highlands i idziemy łapać. A już nie jedzie. Is a muffin like? Ah, okay, like okay. Is yeah, a fish in there. Ah, okay. Okay, this one is a local Malaysian food, tom yum. Tom yum. Tom yum. But it's mixed with Thailand. It's a little bit spicy also. Jadąc wczoraj stopem z dwiema dziewczynami, dowiedzieliśmy się dużo na temat Malezji. A mianowicie najciekawsza rzecz, teraz zmieniony został w tym roku na wiosnę premier. Gość ma 92 lata i całym krajem super rządzi. Ludzie bardzo go kochają. Skończył z korupcją i jest tutaj po prostu uwielbiony. Jak widzicie, znowu nas jest połowa. Justyna po wczorajszej jeździe autostopem i klimatyzacji znowu zdycha. Została w domu, ja idę coś tutaj pozwiedzać. Także zobaczymy, co to będzie. Komu truskaweczkę? Teraz sprawdzimy, ile kosztują. Idę zobaczyć plantację. Może ta będzie akurat otwarta, bo wcześniejsza była zamknięta. I już widzę truskawkowe skrzydła. Wcześniemy sobie zdjęcie. Łapią koszyczki, latają po grządkach. Za pół kilo truskawek 30 ringgitów, czyli jakieś 30 zł niecałe. Nie, paranoja trochę z tym jest, ale... Jak widać, amatorów truskawek tutaj nie brakuje. Nie, jakoś nie zachęciło. Zwariowałem, truskawki nabite na kapustę, a tu fondue czekoladowe. Raz nie będzie stopowania, nie dlatego, że nikt mnie nie chce zabrać, tylko postanowiłem się przejść kawałek. Idę w poszukiwaniu pól herbaty. Przed chwilą jechałem z bardzo fajnym gościem, który jak usłyszał, skąd jestem, zapytał się: Lewandowski, Olisza DB? Sorry, że tak mrużę oczy, ale nie wziąłem okularów przeciwsłonecznych, bo było tak pochmurno i co chwilę padał deszcz, a teraz po złości wyszło słońce i idealnie świeci w oczy. Gdzie ja jestem? Trochę się wyrwałem na ten spacerek, dlatego wracam. I jutro pożyczymy sobie pewnie skuterek i skuterkiem sobie pomkniemy. Obczajmy to, bo... gorąco. To jest nasze jedzonko. Właśnie złapaliśmy stopa z Binchang prosto do Georgetown. Okazało się, że chłopak jedzie z wakacji czterodniowych. Cały dystans jedziemy z nim, baliśmy się, że będziemy musieli się przesiadać. A najlepsze jest to, że czekaliśmy całe 5 minut na niego. Good morning. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień? Dzień? Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wow, dzień dobry. Nice. Dzień dobry. Hi. Hi. It's cześć. No? Cześć. 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 Dzień dobry. Cześć. Cześć. Thank you. Okay, dziękuję. 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 Najlepsze warunki podróżowania dla Grażynki. Podłokietnik, dwie poduszki, chusteczka, Queen w tle. Można jechać wszędzie.
jakby był w Indiach, a nie w Malezji. Jesteśmy w dzielnicy hinduskiej, w Georgetown. Super, dookoła street food. Daję radę. Dzień poświęcamy na oglądanie murali. Na szukanie murali. Najpierw trzeba je znaleźć, żeby oglądać. Tak, czyli dzisiejszy dzień poświęcamy na szukanie murali. Potem będziemy coś sobie... No. A następnie, ale pierwszą rzeczą, którą musimy się zrobić, to znaleźć okulary dla Grażynki. Bo Grażynka jest ślepa jak kret. Na słońcu nic nie widzi. Ten czas, jak Grażynka kupuje sobie okulary ze sznureczkiem na szyję, żeby ich nie zgubić. Dobrze, że nie są jeszcze korekcyjne. Grażynko, dojechaliśmy, prawda? Stop w Malezji działa zajebiście. Czekaliśmy tylko 6 minut na autostradzie na bramkach i przyjechaliśmy z samego Penang do Kuala Lumpur. W bardzo fajnym gościem jeszcze zatrzymaliśmy się na obiadek, który nam notabene zafundował, chociaż stawialiśmy czynny opór, aczkolwiek się uparł. I co? I było zajebiście. Chcesz coś, Grażynko, dodać? Czemu wyglądasz jak dresiara? Mam udar słoneczny. To już słońca nie było.